on tu wymienia koło, a za jego plecami tam pół metra, 300 km na godzinę auta zapierdalały, nie wiesz. 20 lat, tak, wiem. Ty, ja u mnie kolega teraz jeździ, to kurwa zjeżdża na bazę tam w Ostrołęce, zostawia kluciki i go nic nie interesuje. To mówi to, i się zatankowany i wziął. A u siostry swojej jeździł, nie? To kurwa mówi, trzeba samochód było zrobić, umyć, a teraz to mnie nikogo nie interesuje. Wysiadł jak ja teraz i kurde mówię. Inny świat. Do jutra pojedzie. No ja mówię, nogi pierwsze i dopiero do pasa. Na razie, do jutra, hej, hej. This is LBC London News. Just briefly with you on Drive. Let's bring you the latest now on that stabbing outside the Home Office in Westminster. It's understood the victim went inside for help when the alarm was raised. Police say his injuries are not life-threatening. One man has been arrested. The victim has been taken to a major trauma centre where he is being treated for serious injuries. Let's hear from this person. He was nearby when it happened. He's been speaking to LBC London News. I was just sat there, walked in, and somebody pulled a knife out of his bag and just wandered up to these two girls and then turned back and then just drifted off and sorted off. That's it. And how quickly did the police get there? It's about 5 minutes later. Na czerwonym? A ja, się tam nie pierdolę. There's a bloke there with a knife. Be careful. So I just kept an eye on him. A nie wiem, czy oni jutro będą płaczyć, czy nie? Nie wiem, że je ciebie, ale będę rano na spotkaniu i zrobię mężczyźni kawałek. Co, a to ciebie płacą na konto? Czy, gdzie? Nie, Kesz ciebie płaci, Łukasz. Rano Łukasz... Nikoda nic nie brał, to? Aha. Łukasz, nie? Łukasz gdzieś tam jedzie, wiesz, na lotnisko. And a 17-year-old boy was arrested nearby on Top Road. He's been taken into custody and is being questioned on suspicion of murder.